Cześć kochani, ja jestem Łap Chwilę i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to właściwie vlog, 24-godzinny vlog czytelniczy. Nie mam pojęcia, jak to wszystko mi wyjdzie. Mam nadzieję, że liczba książek będzie w miarę satysfakcjonująca. No i co, ja już nie przedłużam i po prostu lecimy, zaczynamy. Słuchajcie, ogólnie normalni ludzie na tego typu vlogach wyznaczają sobie, nie wiem, 3-4 książki do przeczytania i wtedy wynik jest w miarę satysfakcjonujący. Ale oczywiście nie, Justyna musiała sobie przygotować 7 książek i zaraz będę musiała zrobić taką małą, można to nazwać, nie wiem, selekcję, żeby wybrać te, które na 100% chcę przeczytać, bo nie oszukujmy się, nawet z moim brakiem realizmu, 7 książek przeczytać to mi raczej, no, nie wyjdzie. You took all the lonely days and you made them sing. You turned off the alarm so they don't ring. A więc pierwszą jest Azyl i to jest książka, o której dowiedziałam się właściwie na podstawie filmu. Kupiłam ją na targach książki bodajże w Krakowie i koniecznie chciałabym ją przeczytać, tym bardziej, że dzisiaj bodajże w szkole właśnie oglądaliśmy film Azyl i strasznie mi się spodobał i mam nadzieję, że książka też będzie taka cudowna, bo jeżeli tak, to zapewniam Was, że to jest coś godnego przeczytania, bo to jest historia autentyczna, ale o tym to jeżeli będzie dobre, to na pewno jeszcze usłyszycie. Kolejną książką jest bodajże Okrutna pieśń i ja jestem chyba w 1/3, ale nie jestem pewna, chciałabym w każdym razie dokończyć. Kolejna jest Sweet Curse, czyli książka, którą dostałam od tajemniczej nieznajomej na lotnisku kilka dobrych lat temu. Książka jest po angielsku, na pewno dużo czasu mi zajmie przetłumaczenie jej, ale nie mogę się jej tak doczekać, żeby ją przeczytać, bo na pewno to będzie mega satysfakcjonujące i to jest jedno z takich moich marzeń. Następny jest oczywiście Pan Lodowego Ogrodu, no i Gra o Tron. I w ogóle tutaj gdzieś Thor pilnuje mi strony. Thor, gdzie jesteś? A, czekajcie, jest tu, proszę bardzo. A więc zaczynamy standardowo od Gry o Tron, no i zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, a więc jest w tej chwili po godzinie 1:30, jeżeli chodzi o samą moją prędkość czytania, to zaufajcie mi, musicie zrozumieć, że ja też staram się robić ujęcia, żeby w jakiś sposób ubarwnić, czy też, nie wiem, estetycznie sprawić, żeby ten vlog był o wiele bardziej ciekawy, a więc wydaje mi się, że normalnie czytałabym odrobinę szybciej, ale no, przeczytałam 75 stron Gry o Tron. Jest okej, jak na razie, zobaczymy, jak będzie dalej. Powiem Wam, że stwierdziłam, że na razie rzucam Gry o Tron i zaczynam Pana Lodowego Ogrodu. Mam nadzieję, że to mi się jak najbardziej spodoba, tym bardziej, że masa ludzi mi pisało, żebym zaczęła w końcu to czytać, że to jest klasyka, no i co, mam nadzieję, że w końcu zakocham się w takiej prawdziwej literaturze Grzędowicza. Mały czytelniczy update, a więc jestem na 175 stronie Pana Lodowego Ogrodu i przede wszystkim ta książka idzie mi o wiele szybciej niż Gra o Tron, ale myślę, że to też po części dlatego, że jest totalnie inaczej wydrukowana i jakby tutaj jest mniej liter na jednej stronie, takie mam wrażenie. Ale dobra, w każdym razie jak na razie jest super i zobaczymy, jak tam będzie później, nie wiem. Teraz pewnie jeszcze zabiorę się za jakąś inną książkę, też dla odmiany, bo ja wbrew pozorom nie mam żadnego problemu z czytaniem książek tak na przemian, rzadko kiedy czytam jakąkolwiek powieść, tak na jednym oddechu, że jakby bez żadnej przerwy. Lubię sobie tam trochę urozmaicać, można tak powiedzieć. Przedstawiłam teraz na Okrutną pieśń i właśnie kot został nazwany Allegro, więc jakby ja czuję się spełniona, ja już jestem szczęśliwa, totalnie. Okej, a więc my widzimy się już jutro, jest w tej chwili godzina 3, więc właściwie to nie jutro, tylko dzisiaj. W każdym razie jestem mega ciekawa, ile przez ten jeden dzień uda mi się przeczytać. Dobranoc. Hejka wszystkim, i tak wiem, mój głos rano to jest totalna katorga, w każdym razie obudziłam się jakoś pół godziny temu i w tej chwili jest godzina 8:30, co wcale nie zmienia faktu, że miałam totalną nadzieję, że obudzę się jednak wcześniej i będę mieć więcej czasu na czytanie, no ale łaski bzy oczywiście nie. Tak swoją drogą ostatnio lubię bardzo bawić się takimi ujęciami z kwiatami, więc zaraz Wam pokażę, jakie nagranie zrobiłam. Ej, ale jedno muszę przyznać tej książce, bo mimo, że naprawdę jest miejscami przerażająca, to ilustracje tutaj są piekielnie dobre. Nie wiem, czy tutaj tak przekładając stronę znajdę następną, która tutaj gdzieś była. Nie, to są takie akapity. W każdym razie, o, proszę bardzo, są po prostu cudowne i nie wiem, kto to rysował, ale miał talent i mega podoba mi się ta kreska. Ogólnie moje życie, jak jestem sama w domu, wygląda mniej więcej tak.
łudźcie się, że moje śniadania zawsze tak wyglądają, bo nie, zwykle nie mam czasu, ale w weekend tym bardziej, że teraz do czytania książki po prostu uwielbiam jogurt z granolą, że to jest tak dobre. Okej, a więc ja przeczytałam jeszcze 390 stron i przede wszystkim skończyłam całą jedną książkę, więc przynajmniej jest tyle dobrego, że jedna jest, że tak powiem, zaliczona. Dochodzi godzina 13, ale wbrew pozorom od tej 8 wcale bez przerwy nie czytałam, bo też uczyłam się, bawiłam się z moim królikiem, rozmawiałam z moją przyjaciółką, więc są różne rzeczy, których, że tak powiem, no nie oszukujmy się, nie nagrywam, ale mimo wszystko jestem strasznie dumna, że przynajmniej jedna książka jest. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie, bo jak na razie jest zaskakująco okej. Teraz bardzo smutne, ale niestety prawdziwa prawda, muszę się zabrać teraz za naukę oraz za planowanie najbliższego tygodnia i muszę też napisać, to znaczy muszę, chcę napisać też scenariusz do pewnego filmu, więc nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jakkolwiek bardzo bym się nie starała, nie mogę czytać cały czas przez 24 godziny i tak tytuł to clickbait. Właśnie to sobie uświadomiłam. Nawet nauka może mieć fajne ujęcia i mam nadzieję, że przynajmniej w jakimkolwiek stopniu uda mi się to Wam udowodnić. Słuchajcie, kochani, wiecie na pewno, jak to zwykle jest z planami, że one się praktycznie bez przerwy zmieniają i tak samo jak ja dzisiaj cały dzień planowałam czytać, nagrywać i mieć taki, wiecie, luźny weekend, można to tak nazwać, tak oczywiście przyjechała do mnie i moja babcia i za jakieś 20 minut przyjeżdża moja siostra, więc nie wiem, jak to wyjdzie z tym czytaniem, może się okazać, że skończę z jedną książką. Nie wiem, no mam nadzieję, że uda mi się. Teraz jeszcze czytałam Azyl, jestem na 30 stronie, więc no tutaj macie wynik mój aktualny. Mam nadzieję, że jakoś się uda zrobić to i poprowadzić dalej. Ogólnie nagrałyśmy razem z Agą film, więc mam nadzieję, że jak wszystko pójdzie dobrze, to zmontuję go w jak najbliższej przyszłości. Jestem, nie kłamię. Tak, jesteś, nie kłamię. I ogólnie, nie wiem, jakoś tak jestem dumna z tego, jak wyszedł. W sensie ja tak bardzo pozytywnie. Słuchajcie, skończyłam ogólnie cały Azyl, nie mam pojęcia, ile to jest stron, ale tak właśnie mi się herbata zrobiła, bo mam w planach zrobić jeszcze live'a na Instagramie, bo stęskniłam się za Wami i wiecie o tym, że ja uwielbiam live'y. Ogólnie jeżeli chodzi o live'a, to niestety internet absolutnie i totalnie odmówił mi posłuszeństwa i live po prostu wyłączył się po jakoś, nie wiem, 20 minutach, właśnie przez to, że się bardzo zacinał i w ogóle byłam cała w pikselach, ale to nieważne. W każdym razie przeczytałam kilkaset, myślę, stron. Nie no, kilkaset to za dużo powiedziane. Myślę, że około 150 stron Gry o Tron, ale do 24 na luzie przeczytam całą, więc wtedy dodam wszystkie, całą tą liczbę stron, wszystko to zliczę. To wcale nie zmienia faktu, że słuchajcie, byłam w kuchni i robiłam sobie jedzenie i stała się rzecz absolutnie okropna, bo książka mi się zabrudziła i Boże, żebyście Wy wiedzieli, jak mi jest smutno z tego powodu, bo to niestety nie jest woda. To nie zmienia wcale faktu, że no, miejmy nadzieję, że a propos czytania, to się więcej nie powtórzy. Kochani, z wielką przyjemnością mogę stwierdzić, że jest godzina 23:39, a ja skończyłam Grę o Tron. I te kilka pozostałych minut, które zostały mi do północy, wykorzystam już nie na czytanie, ale na fotografię i wbrew pozorom książkową, więc jest też, że tak powiem, w tematyce. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że wytrwaliście ze mną w tym vlogu. Tutaj będziecie mieć liczbę stron i liczbę książek, którą przeczytałam. I swoją drogą, tak na mojej twarzy są runy z mitologii nordyckiej. Jeżeli jesteście ciekawi, co mam tutaj na policzku napisane, to sobie po prostu wygooglujcie i napiszcie w komentarzu, bo jestem mega ciekawa, czy ktokolwiek tak to wyszukał, bo zapewniam Was, że ta wiedza jest ogólnodostępna i możecie sobie zobaczyć, co tutaj, jaki tutaj napis tajemniczy widnieje. Dobra, w każdym razie zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, wpadania w wszystkie linki na dole, dzielenia się w komentarzu Waszą opinią na temat tego 24-godzinnego maratonu czytelniczego. Dobra, w każdym razie do następnego, pa!